wyniosły mieszankę na nęcenie wstępne. Do tego użyję matrioszek, aby to równo odmierzyć. Ze względu na to, że już jest ciepło, zrobię może mieszankę 1:1. Dzisiaj jedna linia, tak zakładam. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. Litrowa matrioszka. Tutaj mam mieszaninę glin, double M i argilla czarnej z dodatkiem barwnika. Biorę sobie litr do tego pojemnika, stąd będziemy nęcić. No może zanęty troszkę mniej dam, no. 0,75. Lepiej będzie chyba tak. To jest zanęta Champion Fit Wonder Black z mieloną kolendrą. To jak ostatnio, też jak widzicie czarne. Do tego dodam sobie no, tyle kastera. Nie mam dzisiaj białych robaków niestety. Pinkę wyjęta z zamrażarki. Też nie chcę przesadzić. I do tego damy, zobaczcie, joka świeżutki. Wczoraj mi przyszedł. Pierwsza gazetka. Teraz druga, powinien ładnie chodzić. Go jeszcze trochę glinką posypię. Powinniście to chyba widzieć. Tyle mam, 250. No to damy taką setkę, powiedzmy. I zamykamy resztę do koszyka, będzie szło. I żeby go troszkę rozcedzić, to posypiemy go troszkę klejem. To tak niedużo. Tyle o ile. Do tego rękawiczka, by ręce chociaż trochę były jeszcze czyste. No, pięknie zaczął chodzić. No i dobra, mieszamy. Raczej tego na start nie wyrzucę wszystkiego. To jest taki raczej na cały dzień miks. Zobaczymy, jak ryba będzie brała oczywiście. Gliny mam ze sobą. No nie całą paczkę argile czarnej, nie całą paczkę double lema tutaj jest. Tu jest glina z zamrażarki z ostatniego wyjazdu. No mi została. No. Myślę, że fajnie to wygląda. Glina zanęta, przysiana. Klejące, o to chodzi. Ja nie chcę, żeby tu nic tam puchło w wodzie, tylko to ma rzucić się w koszu i zostać. Niech sobie tam ryba w tym grzebie. Pinki są wyraźnie widoczne. Mam nadzieję, że to dobrze, że to nie zwabi okonia ani jazgara. Ochotka nie haczykowa, tylko jokers też jest widoczny. Myślę, że chyba wystarczająco. Nie wiem, czy nie za mocno. No, dajmy jeszcze tej gliny tak pół litra. Więc jednak zanęta do gliny, glina do zanęty 2:1. Żeby może nie było aż tak czerwono tutaj. No dobra. I może bym dał, nie wiem, trochę ochotki zwykłej. A, damy troszkę. O, i taką pućkę ochotki zwykłej, haczykowej. Też pięknej, wczoraj mi przyszła. Dobra, nie ma co, odmierzam odległość na kijkach i łowimy, bo już się nie mogę doczekać. Siemanko, witam w ten jakże pechowy dzień. Mamy dzisiaj piątek 13, 13 dzień marca. Na świecie panuje epidemia, właściwie już pandemia koronawirusa. Ciężko mi wymówić tą nazwę w ogóle. O, ale branie. Znajduję się na pobliskim kanale PZW. Odcinku No Kill. Więc jest tutaj ryba. Tak mi się bynajmniej wydaje. O, jakiś krąpik. Na razie bierze sama drobnica. Plan jest dzisiaj taki, żeby pokazać wam tylko te największe rybki, więc tych małych nie będę pokazywał. Myślę, że to nie ma sensu. Słabiej się to ogląda, plus ja siedzę tylko nad montażem takich rybek, o coś takiego. Mamy piątek, tak jak wspominałem. No, rybkę wypuszczamy, uzbroję zestaw. Czemu jestem na rybach w piątek? Przede wszystkim dlatego, że mam wolne na uczelni. Minister zarządził
przerwę, co najmniej chyba tam dwutygodniową. U mnie na uczelni jest aż miesiąc, więc wykorzystałem ten moment, kiedy jeszcze można ruszyć się z domu i postanowiłem pchać sobie na rybki. Byłem tutaj już o godzinie 5, chyba 10. Powiem wam szczerze, że przyjazd z 5 na ryby to jest cudowna sprawa. Przede wszystkim, pewnie nie tylko jeśli chodzi o ten kanał, ale o wiele innych. To jest kanał, gdzie wiele zawodów jest organizowanych. Nie ma weekendu, sobota, niedziela mówię, gdzie tu chyba nie ma jakichś zawodów. Bardzo ciężko jest znaleźć miejsce. Trzeba być bardzo wcześnie, żeby tu usiąść. I żeby w ogóle to miejsce było, bo jak zawody są na wiele osób, to miejsca tutaj nie ma. Druga rzecz, w weekend jest najwięcej ludzi zawsze, generalnie. Więc ryba jest najbardziej, wydaje mi się, najedzona w poniedziałek, we wtorek. Bo na tygodniu jest tych ludzi znacznie mniej. A w piątek zaczyna się robić, myślę, już bardzo głodna, biorąc pod uwagę, że jutro jest weekend, więc myślę, że wie, że jutro może być coś dobrego do jedzenia. Jestem też dzisiaj dlatego, że wiadomo, no zazwyczaj jeżdżę w soboty. Brałem pod uwagę to, że w sobotę ma być i w niedzielę ma być mega zimno. To mi się coś żyłka zaplątała. Okej. Teraz jest, teraz okej. Niby skrętka nie plącząca się, a się coś zaplątała. No nie lubię tej żyłki przyponówki, powiem szczerze, dokończę ją, nie chcę jej wyrzucać i na pewno jej więcej nie kupię. Z dzisiaj na jutro ma być w nocy minus 4 chyba. A dzisiaj było 4 stopnie, więc różnica jest. Generalnie jest trochę pochmurno, ale w miarę ciepło. No ja muszę założyć jeszcze coś na szyję i myślę, że wytrzymam. Będę dzisiaj łowił do jakiejś godziny 12. Chyba, że będzie super ryba brała, tak jak ostatnio, tydzień temu, zaczęły mi brać fajne leszcze. Stoper sobie odpaliłem, chociaż nie ma sensu, brania są co minuta dosłownie. No to zostanę tak długo, aż nie będę mógł po prostu wytrzymać z braku jedzenia. Mam ze sobą niedużo, więc zobaczymy. Teraz którą mamy godzinę? 6:55, prawie 7:00. No, czyli można powiedzieć, półtorej godziny już tutaj siedzę. Wiadomo, na początku dorobiłem zanętę, dorobiłem, troszeczkę ją poprawiłem, bo tak to ją rozrobiłem w domu. To widzieliście na początku filmiku. O, no nie wiem, czy coś siedzi. Nie wiem, czy ta wędka nie jest trochę za miękka na klasyczny feder, powiem szczerze. Znaczy, że ciężko jest czasami, a nie, coś siedzi, ale to jest drobnica taka. No nie będę jej wam dzisiaj pokazywał, bo to nie ma sensu. Teraz skoro do was mówię, no to wiadomo. Za koniuszeczek wargi, dosłownie koniuszeczek. Podleszczaczek jakiś. Nie wiem, co to, krąpik. Ciężko mi to czasem rozróżnić. O, poszedł, dobra. Łowię dziś generalnie na jedną wędkę. Ostatnio miałem, mam drugą w razie czego. Ale jak na razie tylko zanęciłem na jednej linii, zanęciłem 6 koszyków tej mieszanki, którą wam pokazałem, 6 tak naprawdę szklanek, tych jacksonowskich, takich mikadowskich, to różne firmy to mają, ale one są wypchane robakami, no na razie bierze drobnica, ale może mam nadzieję, że się później przez to przedziabiemy. Wiadomo, ja się dopiero, można powiedzieć, uczę profesjonalnego, klasycznego federa, nie ma co ukrywać tego. Ostatnio fajnie połowiłem, czy było więcej szczęścia niż rozumu, nie wiem. Zobaczymy. Oczywiście łowię na klipsie, 18 metr, tak, 18. Obmierzyłem sobie na kijkach. Jakieś 2,5 metra głębokości, 3 może. Mniej więcej po tym, jak koszyk upada, to widzę. Zakładamy. No jeszcze założę te 3 ochotki, ale później już wchodzi pinka. Co do przynęt, jaki mam dzisiaj i generalnie tutaj mojego menu, to mam tak. Ochotkę, wiadomo, świeżuteńką. Wczoraj do mnie przyszła.
Jokersa świeżutkiego. Wczoraj do mnie przyszedł, więc z uwagi na to jest żywy, bo tak to go zawsze mrożę. Mam ze sobą konopie mrożone, też z ostatniego wyjazdu mi zostało, więc zamroziłem. Konopie też sam generalnie zrobiłem, więc tak to wygląda. Do tego mam kaster, tylko ten kaster nie wiem, czy on jest jakiś świeży, bo to jest kaster, który jest drugi raz mrożony. Już tu się chyba... A nie, nie zaplątało się. On jest drugi raz mrożony generalnie. Po ostatnich rybach go zamroziłem z powrotem, dzisiaj go wyjąłem. No zobaczymy, czy on tutaj... O, trochę mi zrzut zszedł tym razem. Koszyczki maluteńkie. Eski z Feederbite'u. Zobaczcie, to są takie koszyczki. To jest maluszek dosłownie. Nawet go zanęciłem, jest to łowienie dosyć szybkościowe, no to postanowiłem użyć mniejszego koszyka. Do koszyka pakuję tylko zanętę. Champion Feed z kolendrą. Trochę jest przemoczona, no to dobrze, nie będzie tam nic pracowało. Nie wiem, czy to jest sens ustawiać stopper, no ale ustawmy, niech już będzie. Co więcej, tak jak mówiłem, łowię na jeden kijek, generalnie na to Garbolino Precision Picker, znany kijek chyba z mojej stajni. Mam go od 18 urodzin, czyli już ponad 3 lata. Super kijek, bardzo uniwersalny, tylko że na bardzo bliskie. O, ale się zaczęło tam kotłować w miejscu, gdzie mam zanęcone i mam zestaw. Zobaczymy, może jakieś wielkie stado leszczy wpadło, takich 3-kilowych. Albo lin, karp, super by było, naprawdę. Liczę na to bardzo. Do koszyka na razie pakuję konopie, ale chyba to zmienię, bo coś te małe rybki są. Teraz zapakuję może kastera. Do tego mam Shimano AX-a 2,5 tysiąca, tak. Z plecionką 006 pomarańczową ze spinningu, nie mam innej, szkoda na razie mi kasy. I mam przypon strzałowy z żyłki 0,20, dzięki czemu mam zrobioną skrętkę. Przypon 0,08, cieniutki. Żyłka Drenan, średnia, powiem szczerze, ja generalnie nie lubię wiązać takich małych haczyków. Nie przedłużam, tak jak mówiłem, będę wam pokazał tylko większe rybki. Zobaczymy, co będzie dalej i zobaczymy się przy jakiejś rybce. Cześć! Jest coś większego. Musiałem rozkręcić hamulec na 3 pinki i pierwszy raz do koszyka wsadziłem glinę zamiast zanęty. Spokojnie chcę to wyholować, bo to jest bardzo taki haczyk niepewny, ten owner. Żyłka 008. Walczy tak statecznie bardzo. Zobaczymy, co to jest w ogóle. Centralnie idzie w lewo. Mówię, ja tego nie chcę. O! Jak na karpiach. Nie wiem, czy to ten szczupak, co się tam tak bawił. O, idzie mi tam. Koszyk jest. Oj, 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 oj. Nie wiem. Na razie powiem szczerze, nie wiem. Karp. No, nie mogę. Może by się tutaj metoda sprawdziła. Jest i karp. Tak na początku wydawało mi się, ale nie chciałem zapeszać. O, szybko was przestawię, żebyście... I cyk!
Ale malutki, powiem szczerze, ale co, jaka zabawa z nim była, to nie macie pojęcia. Kurna, na takim zestawiku. Dobra, wypinam go, zrobię fotkę i wam go pokażę. Dobra, pokażę wam go. Malutki, to ma pół kilo może. Jakby to był z wodnego Eldorado, no to kurczę, maluszek, to bym go nawet nie pokazywał, ale to jest z kanału, no to powiem wam szczerze, nieźle, płyń przyjacielu. Niektórzy to by go z chęcią pewnie schrupali już. Będziemy sobie donęcać 3 razy starym Jacksonem Black Arrow, 3,30 do 100 gramów, Shimano Siena 4000, szklanka. Tu na zimę mam mix, bo mi się już nie chce zdejmować z półki. To jest leciutki rzut, powiem szczerze, bo to jest bardzo bliziutko. Cyk, klips. I to jest dosłownie kilkanaście sekund i można brać wędkę z powrotem. Generalnie taki mały update'ik informacyjny, miałem 2 fajne brania. 2 fajne ryby przede wszystkim. Pierwsza ryba rozgięła mi haczyk ownera. Taki czerwony, sodę się chyba nazywają. No generalnie gówno. Już podczas wiązania trochę mnie tam denerwowały. Ale dostał mi jeden, już go wykorzystam i na pewno już ich nie kupię. Drugi koszyk. I co jeszcze? A, i jeszcze jeden zestaw urwał mi się, nie wiem jak to się stało, czy żyłka była jakoś przytarta, czy coś. Miałem branie, zaciąłem całego zestawu, koszyka, skrętki nie ma. Dobra, drugi koszyk. No nic, szybko zrobiłem nowy. Zawiązałem. Odmierzyłem jeszcze raz odległość, żeby była dobra. Dobra, trzeci koszyk. Ta glina, mimo że jest taka dosyć klejąca, to ona szybko wypada. Cyk. Wkładamy wędkę, szturchniemy i mamy pierwsze branie po donęceniu. Co to jest? Coś tam fajnie bije. Może leszczyk. Ostatnio jak zadonęciłem, to zareagowały dobrze leszcze i tak też jest tym razem. Widzicie? Widzicie, dobra. Kurczę, trochę powiem szczerze, do dupy usiadłem ze względu na to, że tutaj mam drzewa i najnormalniej w świecie jest przez to zimniej. Dobra, odczepiam. No i taki leszczyk, no malizna, powiem szczerze, ale łowię na pinki, bo chociaż to daje trochę większe ryby. No, chyba będę musiał na lewą rękę założyć już rękawiczki. Poszedł. Mamy coś na ochotkę, wróciłem do ochotki. Zobaczcie, jak szczytówką szarpie. Trochę może być wiatr. Może być to coś delikatnie większego. Ale już fajna zabawa jest z tą rybką. Może jakiś leszczyk. I dalej w koszyku glina. Chyba linek. Ale pięknie. Jej, cudnie. Dobra, chcę, żebyście to zobaczyli razem ze mną. Czy pierwszy lin w tym sezonie wyjedzie? Widzicie, widzicie. Jest! Jest linek! Pięknie! A myślałem, że podczepiony, ale nie, wszystko super. No, pięknie, odpinam i robię fotę. Patrzcie, piękne, zielone oki, przyjaciele. Tak, będzie lepiej słychać, bo wiatr wieje. Bardzo łatwo go wypiąłem, jednak opłacało się powrócić do 4 ochotek. Płyń, koleżko, płyń. Jest i po dłuższej przerwie rybka. Donęciłem jeszcze 5 koszykami. Niedużo, to nie jest tych fajnych, typu lean carp.
Albo duży leszcz. No nie, co to? Leszcz. No ale nie mogłem wciąć w ogóle. Ale teraz już się udało. Napinki. Na ochotkę, mówię, ciągnęło mi za robaka ciągle. Może się go uda szybko wyczepić. Powinno się dać. Tu ma tak naprawdę pod nosem. Kurczę, ten wiatr jest taki nieprzyjemny, zimny. Chyba tu leci wolniej. W koszyku ciągle glina. Jednak zupełnie co innego się sprawdza niż tydzień temu. O, pięknie. Maluszek. Wypuszczamy. Poszedł. Udało mi się chyba przyciąć coś większego. Coś tak mi się tylko wydaje może. Tam wędka jakoś tam skacze sobie. Nie wiem, czy to nie jest po prostu lechol. Generalnie z braniami jest gorzej. Od dłuższego czasu nie miałem fajniejszej ryby, jak już to jakieś takie te podleszczaki i tym podobne. Zrobiło się też troszkę cieplej. No, leszczyk. Zrobiło się też troszeczkę cieplej. Zdjąłem rękawiczki od razu wygodniej. Chociaż da się do nich przyzwyczaić. Tak. Lechol na... chyba na pinkę. O, i cyk. Zwiększyłem koszyk, bo powiem szczerze, pojadę jak mi się zanęta skończy, więc zacząłem trochę więcej ładować do koszyka. Wynęciłem resztę. O, taki. Taki jak wtedy. Do koszyka pakowałem też sporą ilość konopi. Udało się go ładnie wypiąć. Leci. No jakiś linek, karpik by się przydał. Przyszedł czas na zakończenie tej zasiadki. Było bardzo fajnie. Co prawda żałuję tych straconych ryb. Szczególnie tych trzech. Trzech większych. Jedna weszła mi w zaczep, druga wyprostowała mi haczyk, a trzecia w ogóle poleciał cały zestaw. Generalnie teraz już działo się coraz mniej, coraz słabiej, małe krąpiki. Jakieś tam brania były właściwie cały czas, ale nie mogłem tego wciąć. Jak wciąłem, no to mówię, to było bardzo małe. Więc mamy godzinę około 12 i zwijam się. Ale generalnie bardzo fajne łowienie, linek, karpik, super sprawa, szczególnie ten linek, bardzo się z niego cieszę. Generalnie jak przyjeżdżałem, to nie było nikogo, ani jednego wędkarza. Teraz trochę ludzi jest. Mijałem chyba z 6, koło mnie ktoś siadł, nawet dwójkę osób. Więc woleli, widzę, ciepłą pogodę. No ja już się zmęczyłem, wystarczy na dziś. Zobaczymy, jeżeli jutro będzie jeszcze fajna pogoda, to jutro też przyjadę. Nie wiem, czy tutaj, może gdzieś indziej, chociaż bardzo mi się spodobał ten kanał. To tyle, wnioski wyciągnięte, haczyki posprawdzane, fluorocarbon powiedzmy też. Jakieś tam wnioski już w głowie mam, zanętowe tak samo, sprzętowe też. Wiadomo, te początkowe wypady są zawsze takie testowe, co brakuje, czego nie, co dokupić, co sprzedać, co wymienić. Więc to tyle, dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało, zapraszam do innych filmików, mam nadzieję, że wreszcie jest spoko przez to, że są te PZW. To tyle, zapraszam was na Face'a Fishing Show, na Instagrama Fishing Show, grupę na Facebooku Fishing Show, przepraszam, na Instagramie Fishing Show TV, tak się nazywa, bo już Fishing Show było zajęte. To tyle, trzymajcie się, cześć.